Witam, cześć moi drodzy. Dzisiaj zaprezentuję wam moje dzieło, o którym wam mówiłem wiele razy, czyli kuchnię. Wiadomo, nie jest jeszcze skończona, czyli jest skończona, tam tylko listwy trzeba pododawać, kafelki zrobić, o czym powiem zaraz, ale już jest użytkowa od 3 tygodni, a reszta po prostu czeka na wykończenie, które pewnie mi zajmie kuźwa 5 lat. Bo oczywiście najprościejsze rzeczy, które trwają godzinę, będę robił rok. Ale opowiem wam, jak to wszystko wyglądało, tak? Robię ten materiał 3 raz, bo pierwszy mi się nie nagrał. Drugi, kuźwa, za dużo przeklinałem, jak to ja. I muszę się zmieścić w 20 minutach, więc będę się trochę śpieszył. Zaznaczę na początku, dla tych, co będą pierwszy raz oglądali, jestem kompletny Janusz, kompletny amator. Nie robiłem nigdy kuchni. Dlaczego robiłem ją sam? Dlatego, że miałem 4 ekipy i żadna się z nich nie pojawiła. Pierwszy gościu wycenił mi na 850 euro. 4 tygodnie na niego czekałem, nie zjawił się, wiecznie ściemniał, że coś tam wanen zepsuty, potem zacząłem szukać nowych ekip za 1000, za 900 euro, wszyscy się napalali, nie przychodzili, a ja byłem z całym tym syfem tutaj u mnie na nieruchomości, więc zdecydowałem się sam. Nie mówię, że zajebiście zrobiona, nie mówię, że wy lepiej byście to zrobili czy gorzej, po prostu byłem zmuszony, cieszę się, że zrobiłem, ale to zaznaczam, to jest disclaimer, moje umiejętności są takie, że postawiłem sobie kafelki w łazience, spadły. Postawiłem je drugi raz i się trzymają. Robię sobie podłogę, akurat sobie zrobię tak. Zawsze robię sobie podłogi tak, że się trzymają zajebiście. Wymaluję sobie wszystko. Kiedyś tam wiadomo, Flixed Term pracowałem na budowach 15 lat temu. Wykończeniówki robiłem, pieniądze do ręki, więc wiadomo, jak to wyglądało. Więc taki jakiś poziom tam mam, no powiedzmy, ale to jest amatorstwo. Amatorstwo, więc jak będzie ktoś oglądał profesjonalnie i mówił, ale spierdoliłeś, no to sorry, no to wiem. Ale tak mówię, ja nie chciałem oszczędzać, po prostu wyszła taka sytuacja, że wyszła. Taki plan sobie zrobiłem sam, jak szedłem do Ikei. Tak, kuchnia z Ikei. Dlaczego z Ikei? Nie chodzi tylko o pieniążki, ale też jest to ważne, ale Ikea po prostu ma największy wybór wszystkiego. W innych, w jakichś tam B&Q, Woody's, innych, tu nie ma dużo firm meblowych. Są terminy ogromnie długie. Nie jest tak łatwo się umówić z projektantem. Ilość materiałów jest mniejsza. No i cena, ta kuchnia. Ja w ogłoszeniach, jak szukałem kogoś do zrobienia, bo wiadomo, pierwsze ten, miałem kogoś z polecenia, co się właśnie gościu padł mi, co wyliczył mi 900, 800 euro mi wyliczył za zdjęcie starej kuchni, zamontowanie nowej, prostą instalację. Potem inni liczyli tam 900, 1000, nikt się nie pojawił. To mówili, że to jest kuchnia średnia. Jeden powiedział nawet, że to jest kuchnia średnio większa, bo jest L-shape. W Ikei powiedziała mi, że to zależy od ilości szuflad, tak? Nie tyle od metrażu, ale powiedziałem, że to jest kuchnia średnia. Ikea dlatego, że znaczy taka kuchnia gdzieś poza Ikeą może kosztować 10 tysięcy tak nawet. W Ikei, o tym zaraz wam powiem, cenach, cena nie była wyznacznikiem, tak? Tylko no po prostu jest tak tam dostępny. Wiecie, jakie jest moje podejście do Ikei. I tak tam zawsze ląduje. Po prostu wybór, łatwość jest niesamowita w Ikei, no ale to sobie sami ocencie. Co do jakości, ja miałem nieruchomość deweloperską, to zaznaczam. Ja miałem wszystko, to jest nasz pierwszy remont właściwie, bo ja nic nie wymieniałem tutaj. Wszystko było u mnie. Kuchni nie musiałem wymieniać, jak widzicie na moich starych materiałach. Wszystko miałem w zabudowie. Tylko lodówkę już nie miałem w zabudowie. I w sumie zmywarkę, bo nam się zepsuła. Lodówkę nie miałem w zabudowie, bo chyba, znaczy na pewno zachlałem jednego dnia i nie zamknąłem. I biegłem i pierdyknąłem w drzwi, że je po prostu wyrwałem. No i potem musiałem zakładać drzwi od lodówki i już drewno złamałem. Więc taka była historia, kiedyś to opowiadałem wam. No tak jest, jak się kuźwa pije i nie umie pić. No ale trudno. Teraz Ikea, tak? Taka była cena podczas projektowania. Dlatego taka cena, no bo oni liczą od razu ze sprzętem. Ostateczna cena, czyli ostateczny invoice. Znaczy jeszcze może do invoice'u nie wyjdzie. Tutaj dostajecie listę. Tak wygląda lista sprzętu, wszystko wyliczone. Ja mam to pozakreślane, bo sprawdzałem sobie przy dostawie, czy wszystko jest ok. A tak wygląda plan. Jak kogoś to interesuje, tutaj macie wiele stron, macie z góry, z boku. I macie plan, macie na przykład 12, czyli tą szafkę. Patrzycie sobie 12. Idziecie sobie na stronę, czyli tutaj na 12. I wiecie, znaczy to jest 5 akurat, no ale wiecie, o co chodzi, na 12, czyli tutaj macie tą szafkę, zobaczycie sobie w pudełkach, macie pudełka i sobie tak montujecie według planu. Jest to proste i zajebiście proste, jak to Ikea. A tutaj jest ostateczny invoice, czyli ostatecznie ile wyszło.
I ostateczna cena, sorry za brak ostrości, ale musicie mi zaufać, zresztą cenę ty pokażę. Ostateczna cena to jest, tak mówię, będę mówił szybko, bo mam tylko 25 minut. 3061, tu było 3000, w sumie wyszło 3000, bo tam jeszcze 61 za coś było odjęte, pamiętam, że równe 3000 wyszło. I zwroty 166, 150, no i tam dalej, nie będę wam pokazywał dokładnie zwrotów. Zwrotów miałem 400 euro, czyli minus 400, czyli kuchnia mi wyniosła 2600 euro, moi drodzy, kuśma, śmiechu warte. Bez sprzętów, sorry, nie bez sprzętów, bo jeden sprzęt bardzo żałuję, jemy w sumie, to jest ten dziad. Kosztował prawie 500 euro. Czy jeszcze sobie można odjąć, czy 400 euro, no dobra, niech będzie 400 euro, to kosztowało 400 euro, jest to kuźwa ogromne, jest to strasznie głośne i za 400 euro to bym miał wypasiony, kurde, na bluetooth ten, no wiatrak, nie wiem jak to się tam nazywa, ja tu będę mówił językiem amatorskim, bo jestem amatorem, więc bardzo żałuję, że to kupiliśmy, jest to bardzo głośne, jest to bardzo mocne, ale jest to też bardzo głośne, tak? Tu się włącza, tu się wyłącza. Tu jak widzicie, no bo kafelki jeszcze będą robione tutaj. Kiedyś, kuźwa, za 69 tysięcy lat zrobię kafelki, wymienię gniazdka jeszcze, listwę pozakładam, bo to są takie końcówki roboty, które zajmą mi pewnie rok zrobienia. Więc tak, cena, no śmieszna cena, tak? Śmieszna cena, 2600. Sprzęt, znaczy kupiliśmy sobie pralkę, zamówiliśmy sobie pralkę z Ikei, z drzwiami, ale potem poczytałem właśnie, zobaczyłem ten rachunek, tam jeszcze mieliśmy inny rachunek wcześniej, że ta pralka 600 euro, poczytałem opinię, że to są już dziadowskie pralki z tej Ikei, tylko że jest w zabudowie, wszystko co jest w zabudowie jest drogie, więc zrezygnowaliśmy z tego, też musieliśmy oddać tu kabinet, znaczy drzwi na... które były do pralki tej właśnie zabudowane, dlatego że za tą cenę ja mam wypasioną pralkę, no bez przesady, ale ja kupowałem wszystko z poleceń na internecie, więc taka pralka na promocji 500 euro, 650 na Black Friday i to taka była prawdziwa promocja, no bo ja tam raczej sprawdzałem ceny z Beko na internet, na inne bajery, więc wiecie, to a to co z Ikei to jest różnica, tak? Zielona, czyli on tam ma certyfikat zielony. Zmywarkę kupiliśmy już wcześniej, to akurat ten, czyli sprzęt, pralka, piec i indukcja, a no właśnie, nie indukcja, tylko moja żona w dniu kupna zrezygnowała z indukcji, chciała ceramikę, to dosłownie, mieliśmy jechać po indukcję i ceramikę zachciała, bo ona nie chciała mieć guzików, nie chciała mieć dotykowych guzików i jednak gdzieś tam dzień wcześniej stwierdziła, że musiałaby te wszystkie garki pozmieniać, moja żona dużo gotuje na indukcyjne te, więc zrezygnowała i teoretycznie ta ceramika była droższa, nie teoretycznie, tylko praktycznie i teoretycznie, jest droższa niż ceramika, niż indukcja, którą tam mogliśmy kupić i właściwie 80 euro. A i moja żona chciała mieć te właśnie tutaj przekrętła, pokrętła, bo poczytała opinię, no ja się nie kłóciłem, ja nie miałem, akurat tu zostawiłem, w ogóle ja nie chciałem kuchni zmieniać, to był wymysł mojej kobiety, ja miałem dobrą kuchnię, uważam, że miałem dobrą, widzieliście na filmach, wszystko w zabudowie, czy jest to w zabudowie, czy nie, to zaznaczam, to jest wasza kwestia wyboru, jak chcecie, mi nie przeszkadza, nie w zabudowie, no bo wolałem mieć lepszy sprzęt, a mieć niż w zabudowie go mieć, tak? Więc tak, więc sprzęt wyszło od nas, pralka, piec, ceramika, 1020 euro z dostawą, oczywiście no, była jakaś promocja za takie masowe kupno, tak? No jeszcze osobno kupiliśmy Samsunga tą zmywarkę, tak? Dużo, nie zmywarkę, kuźwa, pralkę, lodówkę kupiliśmy, więc to 500 euro doliczę, no to 1500-1600 wydaliśmy na cały sprzęt RTV, AGD, sorry. Więc kuchnia 2600, no to 4200, tak? Dobrze liczę? 4200, cała kuchnia gotowa. Tak mówię, instalacja takiej kuchni kosztowałaby was 1000 euro, bo tak mogę uśrednić to, co słyszałem. Powtarzam, ja nie chciałem kuchni sam robić. Tylko zostałem na walizkach 5 tygodni i przed świętami musimy, kurde, powiedzieliśmy, że musimy mieć kuchnię, więc się sami zabraliśmy to sami, bo ja i żona, moja żona złożyła półki, ja je instalowałem. Da się samemu zrobić? Jasne, o tym będę mówił zaraz, tylko się będę śpieszył. Trzeba się, przede wszystkim, jakie narzędzia potrzebujecie? Ja miałem zwykły jigsaw saw, czyli zwykłą, tanią wycinarkę, która wytrzymała. Miałem wiertarkę, zwykłą wiertarkę, śrubokręt elektryczny tak zwany, tani, tak samo urodzinowy,
Miałem te klipsy, są bardzo ważne, takie metalowe, co się zaznacza, muszą być dobre, bo dzięki temu właśnie sami sobie ustalicie poziom i będzie wam to trzymało poziom, będzie wam to trzymało półki. Wiecie, takie klipsy metalowe albo plastikowe są. Potrzebujecie te poziomice i metr jakiś. 5 rzeczy tylko potrzebujecie, tak? Więc podstawowe rzeczy, wszystko miałem amatorskie, tanie. Tu zaznaczam też, może teraz powiem, zrobienie takiej kuchni, zrobicie ją w tydzień, a jakość zrobienia waszej kuchni zależy od waszego czasu wolnego. Ja robiłem kuchnię po pracy i wiadomo, miałem 2 dni wolnego, więc gdzieś tak z 1,5 tygodnia mi zajęło. Tu co zaznaczyć, co to znaczy skończenie kuchni, bo dopiero teraz tutaj zrobiłem te półki, tą półkę tam zrobiłem i jeszcze jak widzicie nie zrobiłem właśnie tych belek, nie dałem zasłaniające, to 2 cm to ma przerwa jest, tak? 2 albo 3, taka belka zasłaniająca. Ten. No i kafelki jeszcze muszę zrobić, więc ale to już jest kuchnia użytkowa 3 tygodni. Więc tutaj też zaraz powiem, czemu tu mam przerwę. To jest, to można powiedzieć, że to jest tak 99% kuchni zrobionej, tak? Ale jest użytkowa już od 3 tygodni. Więc tydzień czasu urlopu potrzebujecie, żeby zdjąć kuchnię w takiej wielkości i założyć nową. Jeśli znacie swoją kuchnię, jeśli wiecie, co jest za kuchnią, co jest w ścianie. Bo mogą być bomby, tak ja mówię, ja miałem w stanie deweloperskim, nie znałem mojej nieruchomości, dopiero to był pierwszy mój poważny remont i okazało się, że tu jak jest zmywak, to jest, znaczy nie okazało się, ja o tym wiedziałem, a nie wiedziałem, że to będzie taki problem, tu jest rura odpływowa, technologia budowania nieruchomości w Celtic Tiger, ta rura idzie tutaj, tutaj, tutaj i do głównego odpływu tutaj, jak widzicie tu jeszcze mam masę syfu, które trzeba powkładać do kuchni. I to jest problem, bo ta rura się zatykała wiele razy, ale to nieważne. Problem był taki, że stara kuchnia była mniejsza i było tam taki zrobiony, taki przedział był zrobiony, że było miejsce na tą rurę. Tu niestety nie było tego i stanęliśmy na minie, bo było wszystko rozebrane, a nie mogliśmy kontynuować pracy, bo co zrobić? Albo wołać hydraulika, którego nie znajdziecie w Irlandii tak szybko, jak widzicie, jest problem z tym. Ale co zrobi hydraulik? Hydraulik nie zrobi... No nie zamieni tej rury, bo ta rura nie może iść tam, nie może iść tam, nie może iść po skosie. Nie może jej obniżyć, bo ta rura już była najniżej, a ona nie może być nisko, bo ona musi mieć lekki spadek, żeby to odpływało. Jeden nam powiedział, znajomy hydraulik, że o, to zmieńcie plan, zmieńcie, że dajcie kran tutaj. Ja mówię, jak mogę kran kuźwa dać tutaj, jak ja mam już plan, jak dam tam kran tutaj, to piec musi iść tutaj, tu musi być, no nie może tak być, no kurde. No i postanowiliśmy zrobić sobie custom kitchen, które są droższe. Custom kitchen w sensie pod wymiar kuchnię, czyli podwyższyłem kuchnię o 4 cm nad rurą zrobiłem. Ja mam 1,83 m wzrostu, 1,84 m, moja żona ma 1,77 m, czyli ja jestem średniego wzrostu. Moja żona jest jak na kobietę wysoką, więc nam to nie przeszkadza. Osoba niska mogłaby mieć problem, nawet fajnie nam to pasuje, więc mogłaby mieć problem osoba niższa, nam nie. Ale jak widać... Tutaj jest przerwa, ale ja zacząłem zwracać uwagę na to. Dużo kuchni na YouTubie, bo dużo materiałów oglądałem. Dużo kuchni i tak ma taką przerwę. I to, tak mówię, tu będę dawał sobie panel zasłaniający, więc tego nie będzie tego widać. Więc takie wychodzą bajery. Takie wychodzą bajery i to potrafi was wsadzić na bombę, takie miny. Musicie znać swoją kuchnię. Bo możecie stanąć właśnie... Nie wszystko wygląda tak jak na filmach instruktażowych, że kuchnia ma po prostu idealnie, wiecie, jak jest pokój idealny, kafelki, wszystko ustawiacie. No nie. Ja też, jako że miałem robione w systemie deweloperskim, to kafelki idą tak, jak palec wam pokażę. Tam dalej nie ma kafelek. Tam jest 2 cm przerwy i jest beton. Więc no to też jest problem, bo w sumie teoretycznie ja musiałem... No nie teoretycznie, praktycznie teoretycznie. Wszędzie pod każdym sprzętem są wsadzone deski, żeby poziom się ustawił kuchni. No, ale ja nie narzekam, dlatego że mówię, że kupiłem nieruchomość w stanie deweloperskim. Mieszkam tu już grubo parę lat i nic nie wymienialiśmy, więc... I tak samo ja mówię, my nie oszczędzaliśmy. Nie, ja dałem, moja żona miała wybór. Moja żona sobie taką kuchnię wybrała. Ja myślałem, że moja żona sobie wybierze kuchnię tam dotykowe, bajery, nie. Powiem wam szczerze, no moja kobieta to jest prosta dziewczyna, tak, w sensie niewymagająca, nie jest wymagająca, więc ona chce po prostu coś mieć świeżego, nowego, chce mieć fajne miejsce praktycznie no moja żona lubi gotować, tak, więc tak chciała, nie wymagała dużo, więc ja bym wiele rzeczy zrobił lepiej, ale jej to nie przeszkadzało. Przykład tutaj, widzicie, jest taki ten do góry idzie,
zrobione takie tutaj jest, nie wiem, odstaje, nierówno do tego tam. A to dlatego, że właśnie tam nie ma kafelków. No ja chciałem tutaj wyciąć, a moja żona absolutnie nic nie wycina i mi to nie przeszkadza. No i tak potem to wygląda, że tam tak odstaje, ale ja to zasłonię panelami, różnymi pierdołami. Teraz tak mnie znajomi ostrzegali: Bart, przyzwyczaj się, że i tak plan planem możesz wyliczyć idealnie, a i tak wyjdą właśnie bomby w konstrukcji, że będzie coś nie pasowało. I tak było. Wyszły bomby na przykład tutaj, które też mogłyby właśnie powstrzymać. To powinno być tu. O tyle. No to wtedy w ogóle cała konstrukcja wam się burzy. No bo nie założyliście. Nie założylibyście tego tak, no bo góra też by nie pasowała, nie dałoby się tego założyć. Jak to tak się stało? No tak się stało, a wszystko było idealnie wyliczone. My żeśmy dzwonili do naszej projektantki i no tak wyszło, ale mnie ludzie ostrzegali o tym i zresztą u mnie też w rodzinie były remonty i też wychodziły jakieś różne dzbanki. Był z tym problem, znaczy to jest przykład, jak jest komin, patrzcie, taka jest różnica, że tu powinien, i tak było stary piec, tak był. Bo po prostu kuchnia była mniejsza wtedy. No i ja to sobie musiałem swoją inwencją rozwiązać. Tu musiałem też rozwiercić dziury, w ogóle konstrukcję trochę zmienić, zawiasy wyjebać kompletnie, żeby to działało. Więc musicie trochę swojej inwencji włożyć, tak? No niestety według planu nie dałoby się tego złożyć tak jak chciał plan, więc coś musicie od siebie dać, żeby to zrobić. Tak? Więc przygotujcie się na takie miny. Najważniejsza jest cierpliwość. Jak jesteście wkurzeni, a będziecie wkurzeni podczas robienia, odłóżcie to na drugi dzień, bo naprawdę po pierwsze pierwszy dzień rozmontowywanie starej kuchni to wyglądało tutaj jak ring UFC, tak? Moja ręka, patrzcie, jeszcze blizna. Odciąłem sobie kuźwa prawie palec, pocięty cały, wszystko w krwi i w ogóle, wiecie, podczas roboty nie czujecie, ale naprawdę porządnie się uwaliłem. Podczas w ogóle obcinania, wycinania rzeczy to przeciąłem krzesło na pół, bo wszystko amatorsko robiłem. Na krzesłach trzymałem do wycinania worktop, no. No jak się to mówi? To drewno, tak? Czyli laminowana płyta, kuźwa, podgrzewana, podłogowa. No nie wiem jak to się nazywa, kurde no. Ja jestem amator, Janusz kompletny. To było dla mnie najbardziej stresujące, bo w ogóle podejście do kuchni musicie podchodzić tak jak do robienia zwykłych mebli z kuchni, tylko że potem to podwieszacie. Zajebistym systemem IKEA ma zajebisty system, że są szyny, tak? Szyny zakładacie na górze, na dole i wieszacie półki i ustawiacie, tak? Jest to zajebiste, nie musicie się bać, że nie wytrzyma, bo i tak trzyma to siła odśrodkowa, bo jak dacie tutaj półki i tutaj z boku, to te półki tak się o siebie, trzymają się, tak? Co jest u mnie za ścianą? U mnie za ścianą jest 2 cm tego, płyty gipsowej plus 2 cm płyty drewnianej, więc nie musiałem obawiać się o belki, bo wszędzie się mogłem wkręcić, wkręcałem się już w miejscach, gdzie były wcześniej ślady, czyli nie musiałem się obawiać, że tam są jakieś rury i inne pierdoły. Wszystko robiłem na oko, zacząłem mierzyć sobie coś tam, ale wiecznie mi miara uciekała, byłem po pracy, byłem poirytowany, wkurzałem się, więc na oko wszystko robiłem i jak widać siadło. W tych planach, tak mówię, tu miał być panel zasłaniający w planie, ale że cały czas krzywo go wycinałem, postanowiłem zrobić półkę. No bo nie mogłem wyciąć prosto, bo musiałbym iść do sklepu kupić taką przystawkę do wycinarki, żeby równo ciąć. Nie miałem czasu, zrobiłem półkę. Ta półka jest moim wynalazkiem. Tego nie było, tylko powinno być zasłona. Zasłona powinna być tak samo tu. Tu powinna być, tu była przerwa 15 cm. Ja przesunąłem to o 5 cm i postanowiłem dokupić półkę. I wsadziłem tam półkę. I to zrobiłem sam. To zrobiłem sam, czyli na Aleksa zrobiłem to sam. I teraz zauważcie, ja to przesunąłem w bok, gdzie nie powinno być przesunięte w bok, ale z drugiej strony wtedy, jak ja to przesunąłem, to teraz jest to równo z kranem. No nawet jeszcze nie jest równo z kranem, a byłoby bardziej w prawo, więc tak czy siak byłoby bez sensu. A sprawdzałem, wiecie, no wszystko sprawdzałem, wszystko było tak jak trzeba, więc gdzieś tam w planach na szybko podczas rozmawiania z tą kobietą projektantką, gdzie i tak trwało to godzinę, gdzieś jakieś wychodzą lipy, tak? Więc trzeba być uważny na to. Co jeszcze chciałem wam tu zaznaczyć na koniec, bo mam jeszcze 7 minut, na co trzeba uważać. A tu jeszcze wyszło, że musiałem alarmy zmienić, bo mi nie wchodziły pod, nie otwierały się półki. A co do cen, takie co pamiętam,
to no tu są te samozamykające się, moja żona nie chciała na dotyk, bo się brudzi ponoć, więc obaja wszystko to samozamykające się, takie pierdoły, ale to mieliśmy w starej kuchni też. Te uchwyty to jest 15 euro za sztukę, czyli za dwie, sorry, za komplet. To z tych cen pamiętam. Blat tutaj jest niestandardowy, bo i tak jest większy, 4 cm, 4,5 cm chyba nawet, bo czyli są jeszcze mniejsze. Nie wiem, czemu nam taki dała, ale w sumie spoko. Moja żona chciała drewniany, ja jej tłumaczyłem, drewno trzeba dbać. I mnie nie słuchała, kobiety posłuchała w IKEA, ona jej wytłumaczyła, nie musi być laminowany, no bo jest lepszy. No. Czy o czymś tu jeszcze zapomniałem? Czy o czymś tu jeszcze mówiłem? Aha, tutaj kuchnia to jeszcze jest, to też należy do kuchni, tu i tam półki. To jeszcze nawet nie będę pokazywał, bo tam są zdjęcia, wiecie, i jestem tam goły. Rozumiecie, nie będziemy tutaj robić tych pomiarów długości, żeby ktoś nie był zazdrosny albo się nie śmiał ze mnie. Więc tak. Aha, tutaj jeszcze, tak mówię, chyba kupię tą zabudowę mikrofalówkę. No, zabudowę mikrofalówki to jest 300 euro plus, ale jednak kupię, bo będzie, albo kupię jakąś taką dużą mikrofalówkę, bo jednak mikrofalówki dużo używamy, a jednak będzie to jakieś fajne uzupełnienie, więc może to sobie kiedyś kupię. Na koniec powtarzam, każdy może sobie zrobić kuchnię sam, nie że będę polecał zrobić samemu kuchnię, ale każdy zrobi, tak? Jak macie umiejętności na zasadzie postawienia sobie paneli, na zasadzie składania mebli IKEA, to postawicie sobie kuchnię, nie bójcie się tego. Trzeba mieć, do takiej kuchni trzeba mieć tydzień czasu wolnego, czyli urlop fajnie mieć. I jak macie, i jakość wykończenia waszej kuchni, jakość zrobienia waszej kuchni zależy od waszego czasu, bo tu nie ma filozofii, to nie jest kuźwa rocket science. To jest proste, tak? Tylko trzeba czasu. No przecież, kurde, wiecie, czasu, cierpliwości. Samemu zrobicie, tak? Ja mówię, że mi tu żona pomagała, złożyła te meble. Wiadomo, coś tam musiałem poprawiać, ale już ze względu na długość materiału nie będę mówił co, ale jestem zadowolony, wiecie. Moja żona umie. Sama sobie wymalowała, swój pokój. Ona sama sobie składa meble. W sumie pokój nawet wymalowała lepiej niż ja. Mój gamingowy pokój, ja w dwóch kolorach malowała, więc ma tam jakieś zdolności. Nawet dosyć spore. Jak na amatora. I tak, nie mówię, że ta kuchnia jest zajebiście zrobiona, ale jest zajebiście zrobiona według mnie na moje umiejętności i na czas, który temu poświęcałem, bo poświęcałem po pracy, zmęczony, spocony, wnerwiony nieraz, a jedne drzwi z nerwów złamałem, bo już miałem dość, musiałem dokupić, tak? Czy dokupić, czy mi... Aha, nie, to były drzwi... Aha, to jeszcze na koniec. Z IKEA ma tę fajną sprawę, że do 360, do roku możecie oddawać rzeczy. Oni nie otwierają tego. Nie otwierają, możecie wsadzać. Nigdy, oddałem z 10 rzeczy chyba. Nic nie sprawdzali, tak? Nic nie sprawdzają. Pieniądze do 2 dni was dochodzą na konto. Ale nawet jak coś otworzyliście, też możecie oddać. Tylko, że chyba tam mniej dostaniecie zapłacone. Ale dosłownie oni tego nie sprawdzają. Chyba, że sprawdzają gdzieś tam w magazynie i potem te pieniądze po 2 dniach dochodzą albo nie. Ale no, powiem wam szczerze, że no, to jest zajebista sprawa i to jest zajebiste w IKEA. 400 euro zwrotów miałem. Moi drodzy, 400 euro, kuźwa, no to jakbym kupował sprzęt tutaj po taniości, to bym kupił jakąś pralkę za 200 euro i zmywarkę za 300 euro i bym miał prawie sprzęt, tak? Więc tak, nie bójcie się, tak mówię, tutaj są jeszcze jakieś pierdoły, muszę podokręczać niektóre drzwi, już mam wszędzie poziomy zrobione, tutaj mam wszędzie poziomy, tutaj muszę tylko sobie podokręcać poziom i tyle, listwę na górze dać, listwę na górze i tutaj kafelki muszę jeszcze zrobić, albo kupię taką całą płytę, takie szkło płytę i ją wstawię, powymieniać gniazdka i tyle. Raz jeszcze, nie bójcie się, ale musicie mieć cierpliwość. Nie jest to rocket science, nie jest to ciężkie. Ja jestem kompletny Janusz, nie obrażając Januszy i dałem rady. Najważniejszą sprawą jest trzymanie poziomów. Kurde, jeszcze zapomniałem powiedzieć o kranie. Kran chcieliśmy mieć mały, bo chcieliśmy mieć więcej miejsca. Na tym się najbardziej stosowałem, na wycięcie kranów. Kran spoko, bo ma instrukcję, że trzeba 1,5 cm wyciąć, żeby nie wpadł. Fajnie, tak wyciąłem równo wszystko, zajebiście, udało się. To dziadostwo, które kosztowało tam 300 euro, przyszło bez kompletnych kabli. Musiałem kable kupować, musiałem sam elektrykę robić do tego, czyli Google, YouTube.
patrzeć, jak to się robi. Diagram tam jest. To nie jest podłączone do prądu, tylko to jest podłączone do innego systemu jakiegoś, tak jak macie ceramikę. Więc musiałem trochę tam elektryki sam sobie zrobić, tak? Udało się, działa, nie wybuchło, ciągle żyje. Ale nie miał instrukcji montażu, znaczy nie miał instrukcji, jak wyciąć. Więc sobie sam obliczyłem. Okazało się, że są jeszcze śrubki. Ja już założyłem sobie worktop. Nie mogłem tego wyjąć, znaczy nie mogłem wyjąć do wycięcia, więc wierciłem miejsca na śrubki. Weszło to zajebiście, ale się okazało, że są te kurde takie haczyki, co się montuje, tak samo w kranie jest. I te haczyki mają 5 mm. Nie mogłem ich już założyć, bo założyłem sobie ten piec, który było mi bardzo ciężko założyć samemu i żeby był równo. Byłem wkurzony, co teraz zrobić, no ale wiecie, to się tak sztywno trzymało, tego się nie da wyjąć teraz faktycznie, nawet jak nie jest zamontowane, tylko od dołu mogę wybić, bo jest co do setnej milimetra włożone, to nie ma prawa się ruszyć, więc tych haczyków nie założyłem. Jak widzicie, poziom jest poniżej paznokcia, sprawdzałem w sklepach, poziomy są powyżej mojego palca, więc i tak siedzi to nisko, więc spoko, jest uszczelka zrobiona firmowa, założona dokładnie, plus kupiłem silikon, który silikon taki czarny za 15 euro, czyli dość drogo jak na silikon. 15 euro silikon czarny do wysokich temperatur i on jest tam wsadzony. Jeszcze tego oczywiście nie widać. Zabezpieczone. Poza tym zabezpieczyłem jeszcze, bo na YouTubie czytałem, wszędzie takimi foliami w miejscach, gdzie może być wilgoć. Ta folia, płaciłem za nią dość dużo, bo 20 euro, ale jest jej sporo. I tak samo tam od ciepła sobie ją dawałem. Więc tak mówię, znajomi hydraulicy, znajomi stolarze, którzy tutaj wszyscy są stolarzami, tylko nie pracują tak w tych zawodach, mówią mi: Bart, miałbyś specjalista za 800-900 tysięcy euro, ma to gdzieś, on by ci to w 3 dni założył, nie patrzyłby na poziomy, tak wiadomo, jakbyście sobie zamówili kogoś za 5 tysięcy, 3 tysiące, no to byście wymagali, ale on by ci się nie przejmował jakimiś tam poziomami, on by chciał to ci zrobić jak najszybciej, bo on nie miałby, wiecie, czasu, więc też ja się przykładałem do tych poziomów, jakoś to ogarnąłem jak na pierwszy czas. Mikser też było mi bardzo ciężko, kran było mi, to nigdy tego nie zmieniałem, ale nie jest to takie trudne, ale trzeba mieć taki śrubokręt specjalny do tego. Ja mi się nie chciał do sklepu, więc użyłem swojego eksperymentalnego wynalazku, można powiedzieć. Więc tak, raz jeszcze już po szczycie, raz jeszcze mówię, zrobicie sami. Tylko trzeba czasu. Im więcej czasu, tym lepiej to zrobicie. Nie ma się co bać. Powtarzam, ja to robiłem sam, dlatego nie, że oszczędzałem na tym, tylko dlatego, że kuźwa, żeby specjalista wam tutaj przyszedł, to tak to wygląda. Naprawdę jest ciężko. I tyle. Pozdrawiam was. Ogólnie ja nie będę polecał, bo to nie jest reklama czegoś. Po prostu ja zawsze w Ikei ląduję, bo jest najtaniej. Nie, właśnie nie jest najtaniej. Nie jest najtaniej, ale bo jest najbardziej praktycznie. IKEA wygrywa praktycznością i dostępnością, a potem wchodzi w cena, bo taka tu kuchnia gdzieś w jakimś innym sklepie mogłaby kosztować 10 tysięcy, albo no, na pewno poniżej 6 tysięcy byście nie zeszli, a jakość, moi drodzy, kuchnia się wymienia po 15 latach, ja miałem wcześniej kuchnię z IKEA, tak samo tutaj ta kuchnia była wcześniej z IKEA i no, i była normalnie, no działała, potem się i tak tylko wymienia po latach tylko drzwi. Więc każdy sobie ocenia jak chce. My też na tej nieruchomości, tak mówię, nam nie zależy, bo my się chcemy wyprowadzić z Dublina kiedyś, więc to pójdzie na sprzedaż albo na wynajem, a jestem zadowolony na moje umiejętności, jestem zadowolony, wiadomo, na czas przede wszystkim, nie na umiejętności. Raz jeszcze pozdrawiam was i raz jeszcze nie bójcie się zrobić samemu czegoś, tylko trzeba czasu. Pa!